Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zapytaj Słodkiego. I oczywiście jestem tutaj dla Was. Zadajecie pytania pod każdym skończonym filmikiem w komentarzach, więc nie zapomnijcie, wiadomo, nacisnąć lajka, jeżeli Wam się podoba i zostawić coś po sobie i przede wszystkim sprawdzić, czy tak naprawdę wszystko już wiecie, czy może coś nowego się będziecie mogli dowiedzieć też z mojego własnego doświadczenia. Zapraszam więc serdecznie. No i oczywiście zbieramy wszystkie pytania. Mam tutaj magiczną karteczkę, w której zawsze jest zapisane trochę pytań. Kolejne pytanie, jakie mam dla siebie, jest tutaj, jak liczyć kalorie w diecie? Więc ogólnie, jeżeli chodzi o liczenie kalorii w diecie, jest to taki, powiedzmy bardzo skomplikowany proces u niektórych, a u niektórych banalnie prosty. W moim uczuciu na 100% nie opłaca się liczyć składników odżywczych w taki restrykcyjny sposób, że jeżeli budujecie masę mięśniową, to bierzecie, wliczacie białko z produktów takich jak płatki owsiane i do tego, nie wiem, dorzucacie jeszcze białko z produktów tam roślinnych i tak dalej, i tak dalej. Ja w miarę możliwości staram się zawsze skupić się na prostych źródłach, gdzie wiadomo, że białko było jednym źródłem i skupiałem się na tym makroskładniku, który dawał mi białko, na tym produkcie. Tak samo było z węglowodanami, tak samo było z tłuszczami. Różnice naprawdę będą minimalne. Powiedzmy na poziomie nawet tam 10%, 15% to jest może maks. Nie jest to w stanie w żaden sposób wpłynąć na naszą sylwetkę i nawet na ten proces, w jaki sposób my jesteśmy w stanie się przygotować, czy to do budowania masy, czy do redukcji. Ale jeżeli ktoś naprawdę już jest absolutnym freakiem, jeżeli chodzi o liczenie tych kalorii, to zdecydowanie, słuchajcie, można wziąć sobie zwykłą aplikację, która jest w stanie wziąć pod uwagę każdy produkt, który kupujesz. Ja na przykład używam sobie od jakiegoś czasu MyPal Fitness czy MyFitnessPal. Taka aplikacja, którą praktycznie, jeżeli wejdziecie do App Store'a, możecie wpisać jakiś tam kalkulator kalorii i tak dalej i wyjdzie Wam mnóstwo różnych opcji. Więc pamiętajcie, nie dajmy się zwariować, jeżeli szukamy źródła węglowodanów, to przeważnie te produkty, ryż, kasza, makaron, słodkie ziemniaki, zwykłe płatki owsiane, skupiamy się na tym i traktujemy to jako źródło węglowodanów. Pozostałe produkty, takie właśnie jak białko, czyli ryż, czyli mięsa, różnego typu jajka, ryby i tak dalej, to wszystko to byłoby źródłem białka, no i wiadomo, tłuszcze, jakieś oleje i tak dalej, źródła jakichś tam maseł orzechowych, orzechy same w sobie, więc na pewno nie zabłądzicie. W miarę możliwości mam nadzieję, że mogłem Wam pomóc i oczywiście pamiętajcie, zostawiajcie swoje pytania i będziemy na bieżąco odpowiadać na nie. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam.